Całą tę okolicę rozumianą jako cały Tyrol po obu stronach granicy łączy kulinarnie miłość do dwóch rzeczy, mianowicie do szpeku oraz pęcaku. Szpeku, czyli wieprzowiny, solonej, wędzonej i suszonej w górskim powietrzu, która może mieć postać szynki albo boczku. Tutaj to powinien być boczek. No i pęcaku. Dlaczego pęcaku? Dlatego, że pęcak to kasza jęczmienna, a jęczmień rośnie na dość sporych wysokościach, zatem udaje się i w górach. To jest kasza jęczmienna, czyli pęcak, która nie została namoczona. Jeśli chcemy skrócić czas gotowania na kilka godzin, warto zalać ją wodą. Ona spęcznieje. Jeśli robimy coś, co nazywa się orzotto, to, czyli risotto na bazie pęcaku, to takie moczenie jest konieczne. Ja będę robił coś, co nazywa się Gerstensuppe, czyli miejscową wschodniotyrolską zupę na bazie szpeku oraz pęcaku. I tutaj moczyć kaszy nie trzeba, chyba że chcemy, by się szybciej ugotowała. Od czego zaczynam? Zaczynam od roztopienia tłuszczu. Ten boczek musi nabrać temperatury, tłuszcz powinien się nieco wytopić. Gdy szpek jest rumiany i wytopiony, dodajemy drobno posiekaną cebulę. Ona może odrobinę nabrać koloru, ale rzecz jasna nie powinna się spalić. To zajmie dosłownie chwilkę. Teraz kasza. Użyję tej namoczonej, żeby było szybciej. Choć jak mówię, wcale nie trzeba jej wcześniej w wypadku tego przepisu moczyć. Natomiast koniecznie trzeba wrzucić ją do tego tłuszczu razem ze szpekiem i z cebulą. Chodzi o to, by ona tak jak ryż w wypadku risotta i tak jak pęcak w wypadku orzotto, by to wszystko razem się dobrze wymieszało, by kasza nabrała aromatu od tego, co wcześniej było do garnka włożone. No i zważcie na to, że jak sama nazwa wskazuje, pęcak, wel pęczak, pęcznieje. Zatem niezbyt dużo to zwiększy swoją objętość. Skoro kasza była moczona, to ta woda, która w nią weszła, powinna teraz odparować. I to się stało. Już trzeba mieszać, żeby nie przywarło. Zatem pora na kolejny, no w zasadzie fundamentalny składnik, ponieważ zarówno szpek, jak i pęcak przesądzą o tym, co to jest, ale o tym, jakie to będzie, przesądzi to mianowicie. To jest wołowy bulion i on powinien być naprawdę najlepszej jakości. No nie muszę mówić, że jeśli dodaje się bulionu do zupy, to końcowy efekt właśnie od jego jakości zależy. Więc porządny, domowy, wołowy bulion. By móc dodawać kolejne składniki, kasza musi być niemal całkiem miękka. Jest. I zgodnie z nazwą jej napęczniała. Zatem do środka marchewka pokrojona w kosteczkę. Por, tak właśnie posiekany. No i to nie ma w tej chwili konsystencji zupy. To jest niezwykle gęste. Więc dodajemy bulionu. Tyle, by całość w gęstą zupę się zamieniła. I gotujemy, nie zapominając wszakże o dodaniu jeszcze jednej rzeczy. To są pokrojone w kosteczkę ziemniaki. Teraz inne naczynie na palniku musi się znaleźć. Zupa jest niemal gotowa, a tutaj powinna się patelnia rozgrzać. Na tej patelni będą plasterki, a jakże szpeku smażone, po to, by całość ozdobić i dodać jej ostatecznego szlifu. To się będzie działo, a w międzyczasie zupę trzeba doprawić jakże istotnymi miejscowymi przyprawami, to znaczy przyprawami zamorskimi, ale bardzo chętnie w miejscowej kuchni wykorzystywanymi. Mianowicie gałka muszkatołowa, rzecz obowiązkowa do tej zupy pęcakowej. Biały pieprz, jeśli nie lubicie, to użyjcie czarnego, ale w oryginalnym przepisie jest właśnie biały. On ma przecież jakże specyficzny smak. Nie jest świeżo mielony, ale kupiłem go dosłownie kilka godzin temu, więc pachnie obłędnie, nie jest zwietrzały. No i śmietana. Śmietana kwaśna. Jesteśmy w górach, jesteśmy wśród górali. Tutaj nie ma pańskich fanaberii i słodkiej śmietanki.
tutaj liczy się siła i dosadność. Trzeba ją trochę zahartować, więc nieco soli i trochę płynu gorącego od razu do środka i będę to stopniowo wlewał. A w międzyczasie szpek zaczyna na patelni pięknie skwierczyć. Zupę przykryłem, by trzymała temperaturę, ale coś takiego naprawdę bardzo długo jest gorące, bo gęste, ale cały czas zupna konsystencja. Więc nalewam słuszną porcję, teraz trochę rzadkiego i już prawie wszystko. Prawie, bo teraz musi się tutaj znaleźć nieco szczypiorku, a jakże, i zaraz będę kładł na tym te pachnące plasterki bekonu, które właśnie na patelni dochodzą. Szczypior, bekon i prawie wszystko. Prawie, ponieważ to się, drodzy Państwo, je razem z chlebem, a skoro jesteśmy w Tyrolu, to musi to być Bauernbrot, czyli coś takiego. Wiejski, ciemny, żytni chleb, który jest kminkiem i anyżem aromatyzowany. Jeśli spożyje się talerz, gersten, zupę i kilka pajt takiego chleba, to proszę mi wierzyć, nic więcej nie jest nam do szczęścia tu potrzebne. Można te turnie przemierzać, można skakać, można być jak kozica. I jeszcze jedna rzecz arcyważna. Czas odczarować przekleństwo pęcaku. Wszyscy to z dzieciństwa znamy. Ohydna pęcakowa breja. A tutaj wyborna gersten supę. Osttiroler gersten supę.